Tam jest wszystko. I dobrze. To już jest. Jesteśmy, dobrze. Tomek. Dobrze. Podobno jesteśmy. Ty miałeś zacząć. Tak jest. Uwaga. Szanowni Państwo, drodzy telewidzowie, kontrowersyjna kobieta, która miażdży swoich gości przed Państwem, Kinga Burzy Niska! Słuchaj, takiego antre nie miałam nigdy. Czekałam na to w Twoim wykonaniu, w wykonaniu aktora Tomasza Kota, fantastycznego, cudownego, charyzmatycznego. I tak mogłabym o Tobie mówić i nie zmiażdżę Cię, Tomek. Bo mam tę przyjemność, ten zaszczyt, teraz oddam Ci tę cesarzowi co cesarskie. Mam tę przyjemność i zaszczyt obserwować, jak pięknie rośnie Twoja kariera od niemalże samego początku, czyli tak od lat 90. od Krakowa. Tak jest, od Krakowa. Więc każde takie spotkanie to jest dla mnie ogromna radość i, no i jak jeszcze tak powiedziałeś, to w ogóle... No co tam, ja z kolei muszę Państwu powiedzieć, że Kinga zobaczyła teledysk Martina Lange i powiedziała, musimy o tym pogadać. I to mnie także tak zauroczyło w ogóle. Ja mówię, tak, pewnie, fajnie, chłopaki, wiesz, pogadajmy. No musimy pogadać, bo Ty tam tańczysz jak po prostu młody Bóg, nie jak młody kot, tylko jak młody Bóg. A Ty nie tańczyłeś nigdy w życiu swoim? Nie, nie tańczyłem, bo jakoś tak, ja nie lubię i śpiewać, i tańczyć, nie, ale jakoś taki zawsze byłem ruchowy, no bo tak kombinuję też jakby rolę, to od ruchu zaczynam i tak dalej, nie, jak to wygląda. I jak mi się takie zaczęły już takie około w okolicach 40 problemy takie tu kręgosłup tego i tak dalej, ja mówię, o kurde, ja mówię, jeszcze muszę to coś, już jest coś, ten moment, coś ruchowego zrobić i akurat się wtedy chłopaki zgłosili. Mamy taki pomysł na teledysk, ja mówię, dobra, no, robimy, musimy robić. Nie? No i zatańczyłeś, no. Tak, tak jest, tak jest. Ale Ty teraz po prostu będziesz genialnie tańczył, bo my jesteśmy tak naprawdę w przededniu Twojego wyjazdu do Norwegii, gdzie będziecie kręcić Pana Kleksa i wszyscy o tym Panu Kleksie gadają, tak dlatego jest. Że wszyscy mówią, Boże Święty, Piotr Franceski, czy Tomasz Kot będzie lepszym, gorszym Panem Kleksem, ale ja myślę, że Ty w ogóle do tego w ten sposób nie podchodzisz. Nie, nie, nie ma sensu, bo to jest trochę tak jak rozpatrywanie rywalizacji w naszym zawodzie, nie? I o ile na przykład u sportowców jest to wymierne, bo to chodzi o czas i sekundy, w jakich się przebiegło na przykład, i wtedy wiadomo, że ten po prostu był wolniejszy i tak dalej. Tak u nas ciężko to określić, że nie wiem, facet blondyn lepiej mówi dzień dobry od faceta bruneta i tak dalej. To troszeczkę jak wiesz, jak ocenianie muzyki, nie? Że po prostu jakby no, czyjaś interpretacja mi się podoba i tak dalej, ale nie ma takich widełek, które by stwierdziły, ten jest numerem jeden, ten jest numerem dwa i tak dalej. I absolutnie w tego tak nie rozpatruję. Przeżyłem podczas konferencji taki bardzo przepiękny moment z Piotrem Franceskim, bo tam robiliśmy takie spotkanie, to prowadziła Dorota Wellman i tam wiele ciepłych słów usłyszałem. Ja też jakby cały czas byłem pod wrażeniem, bo z Piotrem nigdy wcześniej nie pracowałem. Raz go spotkałem właśnie a propos prób do Kleksa. No i potem było spotkanie na konferencji. Kiedyś tam jeszcze w radiu, w przejściu, ale generalnie byłem cały czas pod wrażeniem i to jest tak, mówię, wow, nie? Piotr Franceski. A czy Ty się załapałeś, Ty, Tomasz Kot, jak byłeś dzieckiem na fan klub Pana Kleksa? Czy Ty tak. uwielbiałeś Pana Kleksa? Tak, ja byłem w tej grupie, jakby w tej grupie, która się nawet bała Pana Kleksa, bo znaczy, samego samej, Kleksa no? się nie baliśmy. I ja miałem... A nie bałeś się Kruka? Bo ja się bałam zawsze Kruka. Kruka nie, natomiast wilki to był wstrząs, nie? Mm-hmm. Wilkołaki i pamiętam, że z bratem, ja byłem chyba w drugiej klasie podstawówki, jak pierwszą część oglądałem, i z bratem, pamiętam, siedzieliśmy obok siebie, pamiętam, że no, to było traumatyczne. Przypuszczam, że dla brata jeszcze, bo on 2 lata młodszy, i pamiętam, że taką mieliśmy przysięgę chłopakową, nie? Że będziemy do końca życia pamiętać Wilkołaki, nie? Że to był jakiś taki wstrząs dla nas. I pamiętam, że niedawno... No, jeszcze nie a propos Kleksa, to ze 3-4 lata temu, nie wiem, podczas pandemii, jak się nudziłem, nie miałem takiego coś, a mówię, a dawaj te wilkołaki, w zasadzie wszystko w tym necie teraz jest, nie? No i tam na YouTubie widziałem Marsz Wilkołaków i tak mówię, serio? Serio? Wiesz co, zastanawiam się, czy na przykład nasze dzieci by się bały takich wilkołaków. Nie. Kompletnie nie. Znaczy, to zależy, w którym wieku. No na pewno, wiesz, 3-4 lata i tak dalej, to oczywiście, ale to jest ten sam kazus, bo to też dotykamy bardzo ważnej sprawy. Ale to od razu muszę powiedzieć, Antonina Litwiniak, która gra Adę Niezgódkę, główna bohaterka naszego filmu, została zapytana na tej konferencji, czy widziałaś Akademię Pana Kleksa. Ja mówię, tak, widziałam. A jak ci się podobała? Nie? I taka była... Ja tak myślę, to jest sedno, wiesz, bo mieliśmy taką sytuację, ten film się rozgrywa w naszych głowach. Tak. I on jest jakby, on ma tą swoją pierzynkę sentymentu, nie? I dla nas to jest coś niesamowitego, ale to jest troszeczkę tak, jak pamiętam,
moja córka w pewnym momencie oglądała Mustang z Dzikiej Doliny, Horton Słyszy Ktośa i tak dalej, to były jej ulubione bajki i myśmy tak mówili, ty, a słuchaj, byśmy mali, to była pszczółka Maja, wiesz, no, która jest urocza, cudowna, tak. Nie masz jak się przyczepić, nie? I pamiętam minę, wiesz, jej tak, wiesz, że to bajka i tak sobie myślę, kurde, tu się tylko jeden element rusza, że, wiesz, jakby to w porównaniu z dzisiejszymi bajkami. Ale ja wiem, a Misia Uszatka próbowałam puszczać swoim dzieciom, proszę cię, tak, powiem, to jest nie. Taki problem, wiesz, i oczywiście to są inne czasy, inny moment i wiadomo, że wtedy tamten film jakby absolutnie spełnił swoją rolę, wychowywał całe pokolenia i wprowadzał tą wyobraźnię, to szaleństwo, ten gen Kleksa i to było wszystko super, no teraz mamy jakby kompletnie. No tylko pytanie, właśnie, wy macie teraz zadanie, żeby dotrzeć do tych młodych ludzi. Tak, oczywiście i to jest, wiesz, to jest challenge. Ja na konferencji powiedziałem, że jak człowiek staje przed, czy w obliczu wyzwania, to czuje, że żyje, nie? Że ta adrenalina jakoś tak fajnie buzuje i jest takie wow. Nie? Zresztą ty tak całą swoją drogę, karierę prowadzisz, tak, żeby cały czas być takim nabuzowanym. Wiesz, tak, od momentu, w którym, bo jakoś tak jak wylądowałem w Warszawie, tak wiesz, tutaj komedia, serial komediowy, coś tam, druga, trzecia, wiesz, tak, i tych propozycji dramatycznych w ogóle nie było, wiesz, kolejne komediowe, nie? I tak w pewnym momencie było tak ciepło, tak fajnie, nie? Ale w momencie, kiedy przerwałem ten bieg zdarzeń, mówię, muszę naprawdę coś zrobić, pojechałem do Kalisza, do teatru wróciłem, już wiedziałem, że chcę grać w innych filmach i tak dalej, to od tamtej pory cały czas tak dbam o ten ferment, nie? Żeby tak nie było jakoś za spokojnie, żeby no, cała ta przygoda z Zachodem też mocno sfermentowała, wiesz, no bo to też jest, jakby człowiek ciągle staje przed nowym, nie? Ciągle są jakieś drzwi, za którym jest coś lub ktoś i trzeba jakoś sobie z tym radzić. A nie? Czasami musisz się cofnąć. Mi bardzo ładnie powiedział Piotrek Adamczyk, że on tam jest chłopakiem, który dopiero co skończył szkołę teatralną i zaczyna od początku. Nie wiem, czy też miałeś takie poczucie? Tak, absolutnie miałem takie poczucie i w chwili, kiedy wybuchła pandemia i dowiedziałem się, że kolejny projekt upada i kolejny, a tutaj musimy się przesunąć i to jest już takie coś w pewnym sensie, że wiesz o tym, że to i tak nie powstanie, nie? Że to są takie desperackie próby. Nie każdy jest Janem Kidawem Błońskim, żeby nie wiem, zostawić dom i dokończyć Skazanego na bluesa, bo ja już to wcześniej przeżyłem oczywiście w mikroskali u nas w kraju. I no ale tak wiesz, tak odchodziły te rzeczy, tak sobie myślę, kurde, z tym ojcem, mężem, wiesz, mam całą masę rzeczy, wiesz, mam cały czas nieustanną propozycję z Krakowa, żeby tam uczyć i tak dalej. I tak mówię, kurde, nie mogę tak być zawieszony, wiesz, takieś może coś wyjdzie, może coś nie wyjdzie, nie, jakby to nie ma żartów. I tak w zeszłym roku doszedłem do wniosku, ja mówię, no nie będę czekał na jakieś mityczne informacje, nie, jednak myślę, że wiesz, sytuacja, w której ktoś nie jest obciążony na przykład rodziną i tak dalej, wiesz, dokonuje innych może wyborów. Może sobie czekać. Ja za Piotrka trzymam strasznie kciuki, nie? I każdy nowy foto z jego produkcji to jest jakaś taka wielka radocha, ale to też wynika, to jest oczywiście koleżeństwo, bardzo serdeczne, wspólna przeszłość, ale też jak tam byłem i przez chwilę mieszkałem i potem rok później widziałem chłopców, przepraszam, ekipę Bożego Ciała na tych samych korytarzach, to jakby wiem, co to oznacza dla tamtej perspektywy, nie? Że ci Polacy coś naprawdę kombinują. Nie? Tu jest kolejny Polak, tu jest kolejna produkcja, tam się coś dzieje. Tu mamy Kan, tu mamy tak, Smoczyńską. Tak, tak, tak. I każdy, kto tam jedzie i każdy, kto cokolwiek jakby rozpycha znaczy. Sobie to swoje miejsce i znaczy, to jest naprawdę, to jest taki, to trochę jak drużyny piłkarskie, które zdobywają punkty w europejskich pucharach i te widełki rosną i potem być może wszystkie inne drużyny będą miały lepiej. No chyba, że jest to mecz Polska-Belgia, ale o tym nie mówmy. Nie. Tomek, powiedziałeś, zaczęliśmy o tym fermencie, jeszcze o tym panu Kleksie, że macie takie wyzwanie, żeby to było dla współczesnej młodzieży, tak zakładam. Czy ty przeczytałeś ten scenariusz? Bo też masz takie wyzwanie, bo stykasz się z Maćkiem Kawulskim, który zrobił Gangsterów i tak myślisz sobie, kurczę, muszę wziąć sprawy w swoje ręce, muszę tam troszkę się rozepchnąć i powiedzieć, że ja chcę tak? Nie, współpraca jest zawsze tak samo. Ja się nie wtrącam, jakby, ponieważ to jest tak, z punktu widzenia aktora, to ja, jeżeli gram główną rolę, to wiem, że i tak od rana do nocy będę z ekipą, więc raczej się nigdzie nie śpieszę, jakby jestem oddany pracy i tak dalej, nie? Ale też ja jako aktor to nie wiem, no, jest jakaś jedna osoba, która pyta, czy czegoś potrzebuje, albo jak są pytania, to jest jakiś łącznik. Natomiast na reżysera zawsze czeka z 5 do 10 osób, bo trzeba zapytać o scenografię na jutro, o statystów, albo wyszedł jakiś problem produkcyjny, a nie wiem, a jakiś tam aktor się spóźni i już wiemy, że trzeba coś przestawić i tak dalej. Więc reżyser na każdym planie ma zawsze listę oczekujących i on po prostu nie ma szans. A jeszcze są aktorzy, którzy mówią, stary, muszę ci coś pokazać, ostatnio zagrałem, wiesz. No i wiesz, przerwa na papierosa i tak dalej.
I to, więc jakby strasznie szanuję to, że ja bym tak nie potrafił na pewno i strasznie szanuję to, że jakby ludzie są takimi dowodzącymi, że czują się kapitanami na statku i tak dalej, nie? Ja raczej tak kombinuję, że ten statek po prostu, żeby ten rejs był bardzo fajny i żeby nam się wszystko udało, ale nie mam czegoś takiego, że stawiam na swoim. To jest bardziej praca taka organiczna, nie? I też zazwyczaj zrozumiała, bo jeżeli to się wszystko opiera na człowieku, na jego organice, nie? Tak. Wiesz, to można by tak wykorzystać, tu mam taki atut i tak dalej, więc absolutnie Maciek jest też absolutnie jakby pogrążony w pozytywnym tego słowa. Zanurzony jest. W sensie zanurzony absolutnie w materii, nie? I też zobaczyłem takiego człowieka, który jest absolutnie zakochany, jak widzę, co się dzieje z kostiumami, jakie są plany, jaki to jest rozmach, nie? To też myślę sobie, wow, nie? Jakby to jest dla mnie też nowe doświadczenie. Tak się zastanawiam, jak będzie wyglądał twój kleks. Nie mogę nic powiedzieć, ale wiesz, ale tak wiesz, tak no, naprawdę w porządku, nie? I też to, co... Podobasz się sobie jako kleks. Wiesz co, to jest tak, widzę cały blat przepięknych składników i mam nadzieję, że pyszna z tego zupa powstanie. Bardzo, bardzo pięknie powiedziałeś. To czekaj, to powiedzmy trochę o innej zupie. Z planety Kleks przenieśmy się na planetę filmu, który bardzo mnie intryguje, bo to będzie na podstawie Chmielarza, tak. Powieści kryminalnej Wojciecha Chmielarza. Bartek Konopka zrobił już film z tobą w roli głównej, Karolina Gruszka, Grzegorz Damiński i to już jesteś po zdjęciach, prawda? Tak jest. Jeszcze jedną osobę muszę dodać, bo jestem zachwycony tym człowiekiem. Konrad Eleryk. Jezu, wiem, to jest tak. Wiem, który to aktor. To jest ktoś, szanowni Państwo, to jest nowy człowiek na rynku i jestem pod gigantycznym wrażeniem talentu tego faceta. Nie? To jest po prostu niewiarygodne. Dlaczego? Co cię w nim ujęło? Jest jakby ma taką swoją naturalną charyzmę, jest inny, a przez tą inność niezwykle ciekawy, magnetyczny. Jest jakby zauroczony jestem jego taką etyką na planie, to jak pracuje i on jakby stwarza autentyczne wyzwanie za każdym razem, to znaczy gra różne wersje, różne odcienie, ale robi to w sposób taki, że aż tak człowiek żałuje, że się kończy scena, nie? Jakby jest niesamowity. To jest ale czekaj, w jakiej konfiguracji on jest z tobą, bo ty grasz bohatera, który traci... Jesteśmy naprzeciwko siebie, on jest tym złym, ja on jestem tym dobrym, ale fantastyczny facet. Powieść, no to możemy powiedzieć, tak. Że historia zaczyna się w ten sposób, że ojciec dwóch córek tak jest, zostaje wdowcem. Zostaje wdowcem, dowiaduje się i przy okazji tej śmierci jest cała masa pytań bardzo intrygujących, typu, że ona jedzie do Krakowa, ale wypadek jest gdzieś tam nad morze. W Krągowie, nie? I teraz jakby dlaczego, co, gdzie i tak dalej, nie? I akcja filmu się dzieje w 4 dni, w książce to jest o wiele dłuższy czas, więc to wymagało pewnych zmian takich, może nie konstrukcyjnych, ale to wszystko było ściśnięte i no... Kurde, jestem bardzo, bardzo ciekawy tego filmu, dlatego że nie mogłem się doczekać pracy z Konopką, a z Konopką się spotkałem po raz pierwszy przy Skazanym na Bluesa. On był wtedy takim młodziutkim gościem zaraz po szkole. Więc on mówi, że chwali, że się on się chwali, że znacie się tyle lat, ale zastanawiam się, gdzie byście się spotkali, przy Skazanym na Bluesa? Tak. Ja pamiętam, jak ja mówię, to był mój debiut, ja mówię, stary, ja nie wiem, o co chodzi, nie wiem, czemu on tu stoi, nie wiem, co za przedmioty są i tak dalej, nie, ale tak bardzo bym chciał, żeby tylko mnie nie zjedli po tym filmie, bo poznałem fanów Ryśka, nie, i tak mówię, kurde, jak ja tu spieprzę, to nie mnie zabiją. I pamiętam, że ten Bartek też wtedy, takie mieliśmy połączenie, nie, że on po prostu mówi, stary, wiesz, ja mówię, słuchaj, to mówię, że ustalaliśmy, jakie dialogi, nie, i tak, no i od tej pory zawsze, jak się widzieliśmy gdzieś, wiesz, tu Gdynia, tu festiwal, coś, to mówię, kiedy się spotkamy w pracy, było parę razy taka blisko. Chęć. I w końcu się udało przy wyrwie i no kurde, bardzo mi się podobał jego film Krew Boga, nie? I tak sobie myślałem, to jest coś, to jest bardzo ciekawe, nie? Jeżeli ktoś wybiera takie tematy, takie rzeczy na debiut, to znaczy, że ten świat w jego głowie jest naprawdę ciekawy. No i to jest ciekawe, to jest kino gatunkowe. Ja sobie nie przypominam, żebyś ostatnio w czymś takim grał. To też było o ten ferment, o którym mówimy. Tak, ciekawe, co powiedziałeś, że on, ty jesteś dobry, on jest ten zły. To chyba nie jest takie jednoznaczne, nie? Czy takie jednoznaczne znaczy, to w tym filmie? Nie wiem, o kim myślisz. Wiesz, o Eleryku mówisz, że ten jest ten zły. Eleryk gra postać Ułana, wiesz? I, okay. to jest jakby to w tym sensie. W tym sensie. Tak, oczywiście, wiesz. A z Grześkiem Damięckim tworzyliśmy przez większość filmu duet, który no, był bardzo ciekawy, bo to było niesamowite. Mieliśmy niezwykłe połączenie. Mieliśmy bardzo antagonizujące role, a byliśmy też skazani na siebie i to była taka bardzo ciekawa przygoda, bo ja nigdy z Grześkiem wcześniej się nie spotkałem. Więc właśnie, to też było chyba bardzo interesujące. Tak. I on niezwykle
to było też bardzo ciekawe, bo wnosił, miałem wrażenie, że mam przy sobie całe skoro szyty i przynosi, mówi, słuchaj, tu mam, wiesz, pomysły, tutaj przepisałem tekst tej sceny i to było też, to było niezwykłe, bo były takie momenty, kiedy Grzesiek jakby wkładał całe serce w te swoje partie i to natychmiast tak jakby mnie ustawiało, nie? Jakby, jak on pokazywał swoje zaangażowanie jakby i to, jak on bardzo, jakie ma, jak myśli o tej roli, to natychmiast jakby pomagało w takim krystalizowaniu obrazka. Ale to jest niesamowite, bo cały czas mówisz o kolegach, że ten jest dobry, ten tak fantastycznie zagrał. Tak. Ale ty od nich po prostu czerpiesz sobie? Przecież to nie, oni to jest, mogą też absolutnie garściami czerpać od ciebie. Nie, bo to jest czysta przyjemność. Jest coś takiego, że są aktorzy, którzy... Wiadomo, że już nic więcej się z tego nie ugra, nic nie będzie lepiej, nie? Jakby i to się czuje wtedy, jak reżyser odpuszcza, nie? Wiadomo, że on tam pyta, jak jest i wszyscy mówią, spoko, dobrze, nie, i tak dalej, no bo co mają powiedzieć, no, że źle, nie, a on ma jeszcze 3 sceny dzisiaj. A są też tacy aktorzy, gdzie jest to po prostu czysta frajda, nie, taki rodzaj zaskoczenia, a przy okazji jakby wszyscy się szanujemy, lubimy, nie, i jakby człowiek czeka na te kolejne niuanse. Są takie spotkania, kiedy reżyser mówi, wiesz, to wszystko było dobrze, super, to jest dobry kierunek, ale wiesz, ja bym wolał, żebyś tutaj, zależy mi na tym, wiesz, bo to potrzebuję tego. I wtedy jestem ciekawy, co on z tym zrobi. Nie? Dostał, jakby to, wiesz, bo to w ten sposób też się wszyscy wzajemnie inspirujemy. Nie? Dokładnie to, bo... tak, ale ty jeszcze też zawsze mówisz, jesteś też takim bardzo szczegularzem, perfekcjonistą, choć pamiętam, miałam przyjemność, kiedyś rozmawialiśmy, jak byłeś na planie Zimnej Wojny, kiedy chciałam autoryzować z tobą rozmowę do pierwszej części szkoły filmowej, to mówisz, Kinga, nie mam czasu, bo nakręciliśmy dzisiaj 72 duble z Pawłem Pawlikowskim, jestem nieżywy i wykończony. I nawet dla mnie to było za dużo. Znaczy, wiesz co, to polega na czymś takim, to jest coś, czego ja bardzo, jakby bardzo tego żałuję względem moich najbliższych, nie? Jest tak, że człowiek jest na jakimś takim osobnym obiegu adrenalinowym, nie? Te zdjęcia trwają. Wszystko się na tobie opiera, nie? Jakby to warto, żeby każda scena, to jest taka presja, którą ciężko mi zawsze wyjaśnić na zewnątrz, ale to, jak się dzisiaj wyspałaś, to jak wstałaś, to jak jesteś zmęczona, tutaj się odwołujesz, że tych wszystkich, nie wiem, ludzi, którzy, nie wiem, no niekoniecznie to traktują poważnie i przychodzą skacowani i nie wyspa, i wiadomo, że w południe będzie im źle i będą krzyczeć i tak dalej, ale to wszystko, to jak się przygotujesz do tego dnia, to wszystko przekłada się na jakość tego, co dzisiaj nagrasz, a to, co dzisiaj nagrywasz, nagrywasz na zawsze. Tak. Nie ma powtórki, nie ma, że miałem słabszy dzień, nie? To jest po prostu, to jest na zawsze. To jest tak, że twoje wnuki, jak będą chciały, to sobie na jakimś portalu stare filmy zobaczą pradziadka. Zobaczą, w jakiej ty byłeś kondycji. Bo się nie wyspał tego dnia, to byłoby strasznie słabe, nie? I to jest na zawsze, nie? I to jest tak, jak oglądamy i wiesz, to jest, i to, jak człowiek sobie to uświadamia, to jest kurde, wow, nie? To jest niezła presja, nie? To nie jest tak, że się gra przedstawienie i ma się słabszy dzień, no dobra, jutro się poprawię. Nie ma szans, to co dzisiaj zrobisz jest na zawsze. I to wszystko powoduje, wiesz, że człowiek jakby... po pierwsze chce się przygotować, wiesz, tak, żeby sobie nic nie zarzucić, nie żeby być tam najlepiej i tak dalej, tylko po prostu, żeby wieczorem ze spokojnym sumieniem zasnąć. A druga rzecz jest taka, że jak w tym wszystkim się zdarza frajda, zabawa, nie, jakby jakaś wzajemna pasja, nie, jakieś takie wspólne zarażanie, to jest w ogóle ekstra. Nie? Ale też powiedziałeś, że wtedy masz poczucie winy w stosunku do najbliższych. A przepraszam, już mówię, tak, właśnie już... wytrąciłem. Ale wiem. I chodzi o to, że wiesz, jak jesteś na tym osobnym obiegu adrenalinowym, jak to wszystko, wiesz, ty już strzelasz żartami, jest rodzaj przepływu, to zawsze mam ochotę to jakby tą energię zawieźć do domu, nie? A zazwyczaj jak dojeżdżam, to mam takie, że mi ta percepcja tak zjeżdża, wiesz, takie, że znowu tam o 5 wstałem, o 6, wiesz, wgromoliłem się do tego busa, wiesz, dałem z siebie wszystko, wiesz, no ale jest godzina 20 i ja po prostu ledwo żyję, nie? A chciałbyś być jeszcze na przykład ojcem i mężem, nie? Wiesz co, tak. I są takie chwile, kiedy naprawdę, i wtedy wiem, że najbliższe wolne, wiesz, to jest skupienie tylko na tych najbliższych, wtedy jakby, wiesz, no to jest już świadoma decyzja, że trzeba odrzucić, wiesz, to, że no wiadomo, że to byłoby fajne, jakbyśmy się spotkali i tu jeszcze pojechali i coś tam, ale to kurde, no tak się nie da, wiesz, że ktoś na ciebie czeka i mówi, hej, w końcu chcę z tobą pogadać, wiesz, no wiesz, że tu nie mogę tego, bo się tam nie widziałem rok temu, wiesz, coś, ja tu jeszcze obiecałem, więc jakby, wiesz, to jest taka pozorna obecność, jak na przykład, nie wiem, jakiś ojciec albo jakaś matka wraca do domu i mówi, no przecież jestem w domu, nie, tylko, tak, że od 3 godzin jest, wiesz, tak, jeszcze tu odzwoni, tak, wiesz, zajmij się, dobra, lepiej coś obejrzyj, wiesz, i zaczyna się, ale też wiesz, pamiętam, jak mi kiedyś powiedziałeś, Kinga, wolę zagrać
zrobić jedną reklamę i mieć więcej czasu, niż na przykład, nie wiem, poświęcać swoją energię na, nie wiem, serial, który by mi zabierał tego czasu, nie wiem, 5 razy więcej, tak? No bo abstrahując od wszystkiego, tak, trzeba jeszcze tę rodzinę utrzymać na przykład. Tak, ale wiesz, oczywiście to zależy, jakby wiesz, jaki serial, co to jest, ale i tak ja dalej, wiem. Wiesz, to, tak, ale jeżeli na przykład staję przed wyborem, wiesz, nie wiem, że trzeba zrobić jakiś taki... nabić koniunkturę i tak dalej, nie? To tak, to wtedy myślę ekonomicznie i myślę sobie, kurde, no... myśl sprytnie. A poza tym, jak zrobisz reklamę, to masz szacun młodziaków, bo znasz matę. Nie, mata to był teledysk, bo tak, to była taka historia, że tak, przychodzę do jednego miejsca, chodzi o pewne usługi, nic nielegalnego i generalnie syn państwa, właściciel pralni, z którym od 3 lat się wygłupiał, nagle tak patrzy na mnie inaczej. I mówi, co się stało? Nie, on mówi, pan zna matę. To teledysk. Tak, a tu chodzi o teledysk, wiesz, że zobaczył teledysk, nie, i też bardzo mu się podobały reklamy, nie, i od tej pory jakby zafunkcjonowałem u niego jako aktor, nie, mówi, to ten śmieszny pan tutaj z dzielnicy, który się wygłupia, to on jest aktorem, mówi, o kurde, wiesz, więc tak, oczywiście, to są takie nieoczekiwane. Ale to też są takie, taka różna publiczność, nie, bo zupełnie inna publiczność ogląda, nie wiem, twoją zimną wojnę, czy tam, nie wiem, co. Tak, to jest fascynujące zjawisko, bo to jest tak, że jak ja zaczynałem, to był Skazany na bluesa i Kamera Cafe, to były takie dwie pierwsze pozycje. I na przykład pamiętam, przy Kamera Cafe była dosyć niszowym serialem i kiedy zaczepiali mnie ludzie, to było takie Jacek, napijemy się, nie? Wiesz, to jest takie dziwne, bo tam byłem takim totalnym jakimś luzakiem. Co jest śmieszne. Kiedyś, jak z jakimś Francuzem rozmawiałem, ktoś powiedział, ty wiesz, że on grał tego Żaka w polskiej wersji Kamera Cafe. No to po prostu byłem absolutnym bohaterem dla tego Francuza. Tak. A u nas to był taki serial, który tak się pojawił i zniknął, nie? To był wielki hit tam. I to się... To się zmieniało, nie? To się naprawdę zmieniało i... Potem pewnie byłeś przez ileś lat z tym Skalskim. Skalski, tak. I to też miałaś inną publiczność, inne panie w pralni cię obsługiwały. Nawet pamiętam, że wiesz co, jak w Katowicach coś kręciłem, wychodzę, nie, i widzę taki obrazek, że słyszę tam, ale tam jest Skalski, nie? Taki, wiesz, słyszę jakiś głos, nie? Tak się obracam, patrzę i jest chłopak z mamą, i ta mama się chyba gdzieś śpieszyła, nie? Ale on tam stoi, tam jest pan Skalski. Mówi, ja ci dam Skalski, chodź się do... I przebiegłem szybko, wiesz, przez ulicę, ja mówię, niech pani tak nie krzyczy na dziecko, bo ma rację, no. A na tak, serio? Tak kompletnie, wiesz. No po prostu myślałem, no kurde, ratuj chłopaka, no co, nie? Później będzie wieczorem, wiesz, no co wyobraża, wymyślił sobie Skalskiego, wiesz, co ja mam z nim, wiesz, tam urwanie głowy. Co myślę, wiesz, no być może taki monolog by trwał do wieczora, wiesz, albo coś tam, nie, no podbiegłem, ja mówię, proszę pani, no chłopak ma rację. Skalski jako żywy, nie? Nic nie wymyśla, nie, no tak po prostu... A czy masz coś takiego, że ta publiczność rośnie, w sensie takim dorasta? Tak, bo tak, dorastają tak. Bardzo pięknie twoje filmy i twoje kreacje, więc tak, to są... Wiesz co, jeszcze była taka fala Zimna Wojna Bogowie, gdzie mnóstwo starszych ludzi zaczęło tak zwracać uwagę, nie? Tak, to było też, ale tak, rośnie, ale to wiesz co, to z kolei też jest gigantyczne zaskoczenie, bo to polega na tym, podchodzi do mnie na przykład młoda, atrakcyjna kobieta i mówi... Ale jest młoda, nie? Tak jakby i mówi, ja uwielbiałam pana, jak byłam dzieckiem. I tak mam. Ja wiem, co to oznacza, nie? Jakby, jak to rozumieć? Czy to, wiesz, to też trudno zinterpretować, nie? Tak, ale wiesz co, pomyślałem sobie tak, no dobra, jeżeli ona ma dzisiaj 25 lat, a 10 lat temu miała 15 lat, nie? A 10 lat temu to... No to tak jakoś, nie wiem, już było, skończyła się niania, ale jeszcze były te powtórki, wiesz, tak. Czy coś. No wiesz, załóżmy, wiesz, co myślę, kurde, to jest chwila dla jej perspektywy. Tak. Wiesz, to jest gigantyczna różnica, czy masz 15 lat i jedziesz do liceum, czy masz 25 lat i zastanawiasz się, którą robotę na rynku wybrać w ogóle. Tak. Bo to jest gigantyczny skok, nie? I sobie myślę, aha, czyli tak to wychodzi na to, wiesz, bo to tak się człowiek automatycznie czuje, wiesz, o wiele starszy, nie? Rozmawiamy o tej publiczności i o tym, że ty podejmujesz teraz decyzję, co chcesz robić. Mówisz o tym, że ten zawód jest trudny, że tak, jest tak. Wymagający ze względu na takie zaangażowanie emocjonalne, a jednocześnie no, za chwileczkę wypuszczasz córkę, która gra w filmach. Nie boisz się, nie masz lęku, no bo to możemy już mówić i zdradzać, bo przecież w głębokiej wodzie Janka. W wielkiej wodzie, przepraszam bardzo, Janka Holoubka pojawi się Blanka. Tak, tak. Zagra.
Wiesz co, to tak, o ich zdolności się nie boję, bo całą pandemię byliśmy uczciwymi ludźmi i jak ja musiałem robić surf tape do Stanów, to oczywiście nikogo nie zapraszałem. Okazało się, że jesteśmy samowystarczalni, bo moja żona jest po operatorce i mamy odpowiedni sprzęt i lampy. To czego najbardziej brakowało, to partner, ewentualnie partnerka i z dobrym angielskim. No i jakoś tak to się stało, że córka mówi, w naszym domu obecnie najlepszy poziom angielskiego ma córka właśnie. I pamiętam, że to był jeden surf tape, ja mówię, Blaneczko, mam taką prośbę, wiesz, bo tu nie mam kogo poprosić i tak dalej, nie, jakby drugi surf tape, trzeci, wiesz, potem przy trzecim już nie wyobrażałem sobie nikogo innego, nie, po pierwsze ten angielski, po drugie, jak ją proszę, ja mówię, zrób mi tu pauzę, bo tu chciałem rozegrać, zależy mi na tym. Wiesz, i to są takie rzeczy typu, kurde, pamiętam, nagrywałem self-tape'a do Nolana. Co ty gadasz? Wiesz, takie nie wiem, czy on osobiście to ogląda, czy jacyś jego ludzie, naprawdę nie chcę tu już tworzyć, wiesz, mitów i tak dalej, ale mówię to o tym, jakby wspominam o tym tylko dlatego, żeby pokazać jakby ten taki stopień zaczyń, adrenaliny tak. Mhm. I presji, nie? I ona w tym wszystkim świetnie gra, nie? Ja mówię, to jeszcze jakbyś tu super, świetnie i tak dalej. Nie? Był taki moment, ja mówię, kurde, jeżeli się szuka grających dzieci, one, bo to też była taka rozmowa, ona po prostu sama poszła na kółko teatralne i tam się były przesłuchania. I któregoś dnia przyszła i mówi tak, teraz ty mi pomożesz w self-tape. Ja mówię, z wielką przyjemnością, dam z siebie wszystko. Nie? I było tak, że odwróciliśmy rolę. Tak, odwróciliśmy rolę. I to jeszcze nie była, to nie była ta produkcja, o której mówimy, to była wcześniejsza produkcja Janka. I Janek mówi, świetnie to wyszło, tam niestety jakby mamy inną, ale ja będę pamiętał o Blance i rok później zadzwonił sam. Także to nie jest jakby... Wiesz, czyli dobrze zagrałeś. W sensie? No w sensie dobrze córce podegrałeś, że dostała rolę. Wiesz co, tak, ale jakby też nie jest, jakby i zarówno i syn, i córa jakby, wiesz, no żyją też tym, co się dzieje w domu, więc nie? O to chodzi, nie jak uniknie. Ja się przygotowuję do Tesli, czy do czegoś, wiesz, czy do bogów, nie, to też, wiesz, żyje tym, oni też to widzą, jak to się dzieje, wiesz, jeśli kogoś sparodiuje, to są pytania, wiesz, a jak to zrobiłeś, to wiesz, też im tłumaczy, nie, jakby co trzeba wyłapać, wyszukać. Czekaj, w domu parodiujesz kogo? Nie, no czasami, wiesz co, parodiowanie idzie czasami w ogóle tak z automatu, nie, że na przykład, no wiesz, że z kimś pracuję i tak dalej, gadam z kimś trzecim, wiesz, ja mówię, wiesz, ona mi wtedy powiedziała, a to, wiesz, wyłapujesz jakąś jedną charakterystyczną cechę, chcesz dobrze pokazać, ale nie, żeby obśmiać, tak po prostu, żeby czytelnie to przeszło jak najbardziej, nie, i nawet ktoś mówi, ale ty ją robisz, uważaj na to, ja mówię, nie, to nie było intencjonalne, wiesz, jakby to nie było w tym. I czasami to się tak, wiesz, tak się zdarza, więc tu się, oczywiście wiadomo, za tym idzie cała masa, wiesz, jakby różnych innych, nie wiem, ciemnych chmur, zagrożeń, wiesz, i tak dalej, no ale to, wiesz, no, to jest życie, trzeba być silny. No ale to jest to, co mu, o to, o czym mówisz, to, o czym zawsze opowiada, nie wiem, Maria Peszek, Maciek Sztur, że dorastasz w domu, nasiąkasz pewnymi rozmowami, tematami, sztuką, książką, tak, muzyką tak. I trochę... Przy czym, wiesz co, dla mnie to jest dziewicze. Ja nie wiem, jak to jest. Nie? No ja wiem, że to jest takiego domu. Takich, i ja pamiętam taki też moment, wiesz, taki... To był też, bo to był bardzo taki jakiś znaczący moment, bo siedzieliśmy, robiłem testosteron. Wtedy się dowiedziałem, że będę ojcem, nie? Jakby podczas tego filmu. I taki byłem, oczywiście nikomu nic nie mówię i tak dalej, nie? Ale tak już jest inny obieg myśli w głowie, nie? I miałem takie... Pamiętam, że siedziałem w jakiejś scenie naprzeciwko Maćka i tak sobie myślę, kurde, to jest mój drugi film w życiu, nie? Ten testosteron, nie? Bo nie wiem, czy ja przyjechałem do Warszawy na chwilę, czy to się jakoś uda, czy ja zostanę, wiesz, bo to jest też jakby taki problem chyba każdego aktora, który do Warszawy przyjeżdża, na jak długo to przyjechałem? Jasne. Na chwilę? Na dłuższą chwilę? Na dwie dekady? Wiesz, jakby, ile to potrwa, nie? Jakby ta przygoda. I tak mówię, kurde, jeżeli ja dam z siebie wszystko i zrobię wszystko, żeby tą falę utrzymać, to przecież to dziecko, jak będzie chciało też być aktorem, to będzie miał przerwane po prostu, wiesz. Adaś Boronowicz mówi to samo. No. Tak, wiesz, i nagle taka rozkmina, bo patrzę na tego Maćka, ja mówię, kurde, dopiero, wiesz, sobie zaczynasz realizować, jakby zdawać sprawę z tego,
wow, każdy ma jakąś wojnę swoją, nie? Każdy z czymś się zmaga, tu w ogóle nie ma, wiesz, tam nie ma, że łatwiej, gorzej, wiesz, to nie są... Wiesz, zastanawiałam się, na ile ta determinacja była większa, żeby zostać jednak w tej Warszawie, jak się dowiedziałeś, że jesteś, że zostaniesz ojcem, że jednak... Nie, wiesz co, ja bardzo chciałem, no Kraków już tak znałem, wiesz, no. Grałem w teatrze, bardzo chciałem grać w Starym, ale tam w Starym mnie nie chcieli, więc ja, wiesz, to miałem taki, ja mówię, no dobra, no byłem w Bagateli. Jakby nie, absolutnie nie żałuję tego doświadczenia, wiesz, bo kiedy inni koledzy, wiesz, tam grzali ławkę rezerwowych, to po prostu ja nie wychodziłem, nie schodziłem ze sceny, więc to było też super, to było przepiękne rozegranie, ale też miałem takie, ja mówię, no dobra, no po prostu jedź, szukaj, nie, szarp, jakby skoro udało się w ogóle być aktorem, nie, takie... Co nie było w twoim przypadku takie oczywiste, bo tak jak no wcześniej tak, powiedziałeś, tak, nie miałeś, wiesz, tego doświadczenia, nie byłeś z domu, no wiesz, gdzieś... Takie wyobrażenie, wiesz, no, kurde, pewnie będę pod kreską, jak takich 20 najlepszych z całego kraju przyjmą, to wiesz, no to po prostu to w najlepszym wypadku, wiesz, jak Gajos 4 razy się dostawał, czy próbował zdać, no to co, ja będę 6 razy, wiesz, no ale też wiedziałem, że tylko się tego będę trzymał, nie, że jakby... Wiesz, no w szkole słyszę, że jestem debilem, nie? W domu się boją, co ze mną będzie. Wiesz, jakby taki, no nie, łapiesz się tego, gdzie słyszysz, jesteś, to jest dobre. A było takie miejsce, gdzie przecież ci tak mówiono. Tak, i to był teatr, i to był mój polonista, wiesz, jakby to były jedyne osoby, które mówiły, to jest, jesteś bardzo dobry, idź w to, wiesz, rób to. Ale to jest piękne, że ich słuchałeś, a nie tych, którzy ci mówili, że wiesz, nie jesteś fajny. Ale to jest naturalne, wiesz, no kurde, no jak długo możesz słyszeć, wiesz, że jesteś beznadziejny, wiesz, jakby, no, po prostu, wiesz, patrzysz, no wie, wow, nie, jakby to jest, wiesz, to... Tomek, a czy dzisiaj wszyscy ci mówią, że jesteś świetny? Wiesz co, dzisiaj to, co się dzieje, to jest po prostu bardzo sympatyczne, wiesz, jakby ja czasami nawet tego nie unoszę, nie? Jakby to jest takie coś, że wiesz, z natury wolałbym, nie wiem, wolałbym być nierozpoznany, nie? Jakby, zwłaszcza jak z dziećmi jestem, gdzieś idę po ulicy i tak dalej, wiesz, jakby to jest jakoś tak, wiesz, takie ja się sam uziemniam, nie? Natomiast jakby to jest sympatyczne, jakby nie mam czegoś takiego, że wiesz, że zakładam, widząc grupę ludzi, że jakaś część z tych ludzi będzie mnie nienawidzić na przykład, nie? Za coś, nie? Nie, to absurdalne kompletnie. Ale wiesz, w pracy na przykład wszyscy mówią, Tomek jest świetnie, jest super. Czy ktoś na przykład ośmieli się dziś, nie wiem, skrytykować na planie Tomasza Kota, tego Tomasza Kota, który zagrał tak fantastyczną rolę? Tak, ale ja też zachęcam, jakby wiesz, jakby tu wiesz, no nie ma świętości, natomiast jakby nie ma, no nie ma jakiejś takiej otwartej krytyki. Czasami ktoś tam coś próbuje mi mówić, ale ja też, wiesz, to też jest świadoma decyzja, że jakby ja rezygnuję z tego świata takiego, jak to określić, kurde, wszędzie są takie małe, śliskie chmurki, wiesz. Takiego blich, wiesz, tam, a wiesz, takiego... I tam coś tam, że to, że za chwilę to minie, wiesz, no to niech minie, Boże, no to ile razy mijało, ile razy ktoś tam mnie skreślał gdzieś, wiesz, jakby to w ogóle, niech mija, nie ma problemu, każdy robi swoje, wiesz, jakby to jest, jakby co mnie to obchodzi, no, wiesz, no, jakby... To ciebie już nie dotyczy, co? Tak, tak. Ja się też, wiesz, na tyle czuję jakoś, wiesz, że tak mam jakiś swój fajny wodolot, wiesz, tam sobie czasami fruwam, a czasami pływam, wiesz, i to jest jakiś taki, wiesz, zamknięty świat. Ponieważ jest to wodolot, no to on nie może konkurować z innymi samochodami ani motorówkami, wiesz, po prostu, wiesz, jakby są różne zloty, wiesz, a ja mam swój wozik, nie? I słuchaj, to jest bardzo piękna puenta, choć mogłabym z tobą rozmawiać godzinami, to te pół godziny tak... Minęło. A to już minęło? Tak, to już minęło. Słuchaj, i to jest lecący wodolotem Tomasz Kot. Ja mam za tą poduszką ukryty prezent dla ciebie. Mówisz? Właściwie nie dla ciebie, tylko dla twojej żony wspaniałej. Dobrze. Słuchaj, od naszego partnera. Więc ona będzie mogła pięknie się ubrać dzięki temu, co jest w tej kopercie. I to wcale absolutnie też nie sugeruje, że na przykład jest jakaś symfonia moli, prawda? Mol, nie. Ton, tonacja moli, nie wiesz, wiesz. To jest, po prostu... to jest najciekawsza interpretacja tej nazwy. Tomek, bardzo ci dziękuję, to jedź do tej Norwegii, graj tego Kleksa, czekamy, a Jezu, jeszcze czekamy, ja muszę tylko powiedzieć o tym, że czekamy na Niebezpiecznych Dżentelmenów i na Boja Żeleńskiego w twoim wykonaniu, bo to ponoć w listopadzie Maćka Kawalskiego tym razem tak, film, Kawalskiego. Napisany scenariusz przez niego, byłam na planie, to po prostu był najpiękniejszy plan w moim życiu, jakim byłam, środek nocy, willa w Zakopanem i Boj Żeleński, tak. Józef Konrad, czyli Andrzej Seweryn, Malinowski, czy Bronisław Malinowski, czyli Wojtek Metzfaldowski i Marcin Dorociński i Jakowit. Ja również Państwu polecam ten film, sam się nie mogę doczekać, włożyliśmy tam pełne serce, niedawno robiłem postsynchrony i oczywiście widziałem tylko fragmenty przewijane, ja mówię, pokaż jeszcze trochę więcej, pokaż, kurde, wow, to
Znaczy, no, mam wrażenie, że naprawdę duży film się zbliża. Ja też takie mam wrażenie. Aż zapomniałam, żebyśmy jeszcze... A, już następnym razem, słuchaj, drugi odcinek będzie z Tomaszem Kotem o niebezpiecznych dżentelmenach, ale to możemy Państwu obiecać, że jak będzie okolica premiery, to jeśli pozwolisz, to zaproszę tak, Cię tak, po tak, raz tak, tak, żebyśmy o tym oczywiście, mogli pogadać. Oczywiście. To jest jeden z tych filmów, co człowiek chce wszędzie chodzić i mówić o tym. No, Boj Żeleński, takiego, jakiego jeszcze nie widzieliście. Tak jest. Prawda? Tak jest, oczywiście. Zapraszamy. I tak będzie. Dziękuję Ci bardzo. Wiem, 23 czerwca tutaj będzie w programie Burza w kinie jednak, nie czekaj Kinga Burzy, czy jakoś tak, będzie Maciej Sztur. Dziękuję Ci bardzo. Szaciej mytur. Szaciej mytur. Dobra.